No, to lekcja zielarstwa, proszę państwa. Lekcja zielarstwa. Jesteśmy w cieplarni, która swoją drogą całkiem ładnie wygląda. Nie, tak szczerze, to bardzo ładnie wygląda, to dojście na salę lekcyjną. Jakkolwiek to brzmi, znaczy salę lekcyjną to tak w ogromnym cudzysłowie, bo... Znaczy cudzysłowiu. Nie, dobrze powiedziałem cudzysłowie. No, w ogromnym cudzysłowie, dlatego że... dlatego że no jednak nie idziemy na lekcje, tylko po prostu jedyne co robimy to... robimy zadania. Trochę mi brakuje tych lekcji, powiem wam szczerze. Tak w zupełności szczerze... Oj, tu książka jest. Mamy zaklęcie Herbivicus! Doskonale! Herbivicus. Okej, okay, Herbivicus. I to jest... jakieś nowe zaklęcie. Na czym ono polega? Myśmy tak spróbowali rzucić zaklęcie Herbivicus. Jauć! Ta roślina kłuje! To pewnie przez te kolce, Harry. Herbivicus! A! To na takiej zasadzie możemy sobie wytworzyć kwiatka. O kurde. Wingardium Leviosa! W każdym razie, co ja chciałem powiedzieć, bo ja coś zacząłem mówić i zapomniałem. A, dobra, już wiem. No, troszeczkę ubolewam nad tym, że nie ma tego w tej gierce zrobionego w taki sposób, jak to było w Komnacie Tajemnic, Kamieniu Filozoficznym. Mówię oczywiście o tych pierwszych dwóch grach, no i o Więźniu Azkabanu. Że na przykład szliśmy sobie na zajęcia lekcyjne, no i musieliśmy na przykład pokonać jakąś tam drogę. Tak jak to też było w wersji na PS1, że mieliśmy czasówkę, gdzie musieliśmy pokonać tam drogę do nauczyciela, który tam by nas uczył, na przykład do Quirrella, do... Lepiej, żeby tu nie było jadowitej tentakuli. A jeżeli jest, oby nikogo z nas nie dziabnęła. Ronald. No, do Flitwicka, wiecie o co chodzi, nie? Karpę retraktu! Trudno, co to jest, kurde? Co to jest za w ogóle jakiś... Nie wiem, nie rozumiem, co to są w ogóle za stworzenia. Prawdopodobnie, jeżeli się wycwanie, to zrobię z tego jakiś ekran pogadankowy i przedstawiający, co to jest za postać. I trochę sam siebie zaspoilerowałem, co ja planuję dodać do tej serii, ale no. Już niech będzie. I tak będziecie to widzieli pewnie zanim ja o tym wspomnę, no ale okej. W ogóle Quirrell. Powiem wam szczerze, kompletnie zapomniałem o jego istnieniu. Tak naprawdę powiem wam szczerze, nie ironicznie, że zapomniałem o jego istnieniu. To coś mnie urządliło! I tak jak ja wam w poprzedniej sesji o profesorze Lupinie wspominałem, to nie wspomniałem właśnie o nauczycielach, których dotąd mieliśmy, jeżeli chodzi o obronę przed czarną magią, a więc jakby to powiedzieć, najlepiej zacząć od początku, no nie? A więc pierwszym nauczycielem był Quirrell, który później wiadomo okazał się nikim innym jak Lordixem Voldemortixem. Później mieliśmy oczywiście znanego i nielubianego, przynajmniej przeze mnie, Lockharta, który był jebanym oszustem. No i oczywiście znany i lubiany przeze mnie profesor Lupin, którego... szczerze nawet jestem w stanie zacięcie bronić jako to, że to jest naprawdę dobry nauczyciel. Nie mówię, że Moody jest złym nauczycielem, bo też lubię jego postać... ogólnie z filmu, jak i... no z tej gry też. Jest całkiem zabawny. Ale jednak, no do Lupina mam większy respekt. No, wiecie, jedni lubią tych nauczycieli, drudzy lubią tych nauczycieli, no nie?
każdy będzie miał swojego faworyta. Dla was na przykład Lockhart może być tym faworytem. Ja może mam delikatny uśmieszek mi się pojawia na twarzy, bo faktycznie został dobrze napisany, jeżeli chodzi o denerwujący. Kurwa, co ja gadam? Jeżeli chodzi o bycie denerwującym, to został bardzo dobrze napisany i tu nawet nie ma co dyskutować. Natomiast sam fakt, że on jest taki przemądrzały, głupio mądry i wiecie, strasznie narcystyczny, powoduje, że aż żygać mi się chce, jak patrzę na niego. A to naprawdę jest wyczyn, żeby mnie doprowadzić do takiego stanu, że chcę żygać na widok jakiejś postaci. To naprawdę już jest mocny wyczyn, powiem wam szczerze. I kompletnie zmarnowałem to po raz kolejny, bo mi się... Nie, powiem szczerze, mi się teraz tutaj kontrolki popieprzyły. Bez tutaj cienia jakiegoś, nie wiem, zasłaniania się czymkolwiek, to serio mi się kontrolki teraz popieprzyły. Aha, to od tej strony ja mam zrobić carpe retractum. O Jezus Maria! Idź stąd! Paruwo jedna latająca. Jeżeli ktoś czekał na let's play, w którym ja będę tutaj się denerwować, wyzywać wszystko wokół, to naprawdę doczekaliście się. Powiem wam szczerze, tak, doczekaliście się. Mam nadzieję, że jesteście dumni z siebie. Wy na pewno jesteście z siebie dumni, bo wy będziecie mieli content, a natomiast będę musiał się leczyć w psychiatryku. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Na tyle psychicznie nie wyrobię, że będę się musiał w psychiatryku męczyć. Gra mnie psychicznie wykończy. Nie wiem, co ja tu mogę więcej powiedzieć. Czy ktoś zechce mi pomóc z tym carpe retractum, czy sam sobie poradzę? No nie no, kurwa, nie poradzę sobie sam, ponieważ wszyscy wokół są zajęci jakimiś, kurwa, nie wiem, żądibonkami, czy kurwa, co to za gówno. Szczerze nie wiem, bo... Raz... W więźniu Azkabanu na PS2 jest to przedstawiane jako żądibonk, tutaj zupełnie co innego to jest, ja już nie rozumiem, co tu kurde się odpierdziela. I dlaczego? Dlaczego tak jest? Powiedzcie mi, dlaczego tyle nowych postaci wymyślacie do tych Harry Potterów? Ja już się gubię w tym kanonie, naprawdę. Kanonie tych postaci oczywiście miałem na myśli. Ja już się dosłownie gubię. Nie wiem, o co tu chodzi. Za dużo tych postaci dodali. No ale dobra, no im więcej tym lepiej z drugiej strony. Dobra, nieważne. Nie słuchajcie mnie, bo ja gadam teraz tak dlatego, że po prostu, no nie wiem. Złość. Jestem zły po prostu, że muszę walczyć z tą grą. Carpe retractum! Herbivicus! Jau! Zaliczyłem jego żądło! Zaliczyłem... Co? Zaliczyłem jego... Nie, ty tego nie powiedziałeś naprawdę. Ty tego nie powiedziałeś naprawdę, Ron. Zaliczyłem je... Nie. Zbierz się, fasolki, przy pomocy zaklęcia Axiom. Nie, błagam. Ron, nie powiedziałeś tego naprawdę. Ja!
retractum! Dobra, wyczyszczone. Możemy tam wracać. Na pełnej. Wy tam się męczcie, a ja idę, kurde, sobie dalej. Oby te grzyby nie urosły z powrotem. Mam nadzieję, że zdążę. Zdążyłem. Jej, super! Herbivicus! Chciałem się drzeć. Chciałem już tu wyzywać. Ale na szczęście obyło się bez tego. Oj, idziemy dalej. Super. Akcjon! 5 tarcz. Carpe retractum! Wingardium Leviosa! A, już 6 przy okazji. Widzicie? No i możemy iść dalej, nie musimy walczyć z tym ognistym dziadem. Widziałem, że już się tam napalił na walkę ze mną, ale nie tym razem, kurde ty, cwaniaczku. Chciałbyś. Aha, no to zostaliśmy strollowani w tym momencie, bo myślałem, że przejdę dalej. A tu takiego wała jak... Akcjo! Wy dwoje, chodźcie! A tu takiego wała jak lekcja zielarstwa cała na przykład. O! Widzicie? Można coś oryginalnego wymyśleć. No i super. Otwieramy. Co nasze? A w ogóle... O. Ten posąg wypadałoby zniszczyć. Bo widzę, że tutaj musimy... Ron to już będzie mógł za niedługo znowu się upgrade'ować. Na maksa. Nie będziesz gorszy. Koleżko. O Jezu, ile tych tarcz tu jest? Jauć! Carpe retractum! Pospiesz się! A! Jauć! Herbivicus! No tu kurde, ta tarcza mnie dosyć intryguje w tym momencie. Zdobyłbym ją, ale nie mogę. Tak blisko tarczy i nie można jej zdobyć, naprawdę, serio. A co tu się dzieje? Co tu za impreza jest, beze mnie? Ta cieplarnia to prawdziwa dżungla. Tak. Ta cieplarnia to istna dżungla. Tak profesor Sprout dba o swoje rośliny. Zgadzam się w 100%. Tak ona dba, że tutaj wszystko jest zarośnięte. Gdyby to był nasz świat, ten prawdziwy, rzeczywisty, a nie świat czarodziejów. To tutaj by wjechał jakiś, nie wiem, sanepid, cokolwiek. No, znaczy może nawet nie sanepid, ale cokolwiek by tutaj wjechało. I byłoby po zabawie. Byłoby, co pani tu robi? Co to są za rośliny? A wie pani, że to zagraża uczniom? I by się skończyło. Czy
pani jest normalna, czy jest pani nienormalna? A tu u góry jest tarcza. Super, fajnie. Urządlił mnie! Ten krwiopijca mnie urządlił! Auć! Karpę retraktu! Kurde! Auć! Ile ich tu jest? Ja się pytam. Miałem dzisiaj 11 żyć, przypomnę. Miałem 11 żyć, tak tylko chciałbym przypomnieć, bo może co po niektórzy zapomnieli. Jesteśmy coraz bliżej, moi drodzy. Tu już chyba będzie zaraz sama góra. Okej. Imperium Leviosa! Mam nadzieję, że profesor Sprout ma przećwiczone zaklęcie reparo. Profesor Sprout nie ucieszy ten widok. Ale będzie rumowisko? A, ósma tarcza przy okazji. Kurczę! No kurwa, serio. No nie, no to już jest jakiś dramat. Ja stąd schodzę, nara. Nie będę z wami walczył. Wy posrańce jedni. Jeszcze mi jest życie miłe. Ale tak, jeżeli chodzi o to, co tam powiedzieli. No dobra, profesor Sprout nie ucieszy ten widok. Przerażające? Obawiam się, że nie. Czy mogły być one coraz mniej przerażające? Krzeloziele. Ruch to! Dobra, gasimy to. Czy można już to zabrać? Jest! Świetnie! Czemu to aha tu było? Nie rozumiem. Wprawny jestem. Super, wow. Naprawdę, kurde, zarąbiście. Ale co chciałem powiedzieć? Kurde, chciałem coś powiedzieć i zapomniałem, powiem wam. No, zapomniałem, niestety. Aha, i teraz musimy zabrać jeszcze 3 tarcze turnieju trójmagicznego i wtedy odblokujemy zadanie drugie. Zadanie trzecie i ostatni boss. Znaczy ostatni poziom, no wiadomo, że to jest ostatni boss. Aczkolwiek najpierw wróćmy jeszcze raz na dachy zamku Hogwart, ponieważ tu mamy jeszcze jedną tarczę do zebrania, moi drodzy. Tak? Do pierwszego poziomu wracamy. No nie, no co wy. Energia życiowa. No, przy tym zostajemy. Dlaczego tu wracamy? Znowu się spotykamy. Zostało jeszcze parę tarcz. Moi drodzy. Wracamy tu tylko i wyłącznie dlatego, że tu jest jeszcze jedna tarcza do zdobycia i teraz będziemy mogli ją zdobyć, sobie wyobraźcie. Ale to jest ostatni poziom, a raczej ostatni backtracking na dzisiaj, ponieważ ja po tym kończę tę sesję. Koniec tego dobrego, trzeba iść psychicznie odpocząć, bo naprawdę, serio, ta gra mnie trochę wykończyła. Ale pokażę wam, jak zdobyć te tarcze, żeby nie było. O, super, myślałem, że się nie dostanę. I teraz patrzcie na to. Ile tu mamy tarcz? 7 na 10, dobra. Tam tych małych nie będę szukał. My skupiamy się na tych większych.
No i tak zdobędziemy tą, którą nie mogliśmy wcześniej zdobyć. A, tam jest jeszcze tam... tam jest jeszcze tarcza jedna, więc... zdobędziemy jeszcze mniejszą. Super. Nic tylko się cieszyć. Dobra, tu jest ta ogromna tarcza. Super. Jej. Jej, mamy to. Super. jestem z siebie dumny, naprawdę. Zrobiliśmy to po raz kolejny. Ile nam będzie brakowało? Chyba dwóch teraz, prawda? No, dwie tarcze. Z czego jedna z nich będzie w mojej ulubionej łazience prefektów. A druga może na zielarstwie, a może też w łazience prefektów. Ale dobra, to już mnie nie interesuje. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Harrym Potterze i Czarze Ognia i o tych poziomach, które teraz robię. Dajcie znać o jakichś waszych wspomnieniach, bo może jakieś macie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienie o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodoba, bądź też i nie. Wpadajcie na moje socjalne, linki są pozostane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram. W szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie będziecie je mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą wszyscy integrujemy. Informuję was o odcinkach, jak i o live streamach i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji tam informuję, co tam u mnie. Inne tego typu rzeczy. Na razie, trzymajcie się, cześć. Ja to nagrywałem 29 września o godzinie 10.11. Tyle. Tyle mam do powiedzenia. Nara. Trzymajcie się.